Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, za Kauflandem, na Ruczaju pod Krakowem, rozpoczęły się prace nad 7. edycją plebiscytu Mediatory. Do 15 września studenci dziennikarstwa z 19 uczelni partnerskich wszelkimi metodami przesyłali nam swe propozycje nominacji. Niektóre z metod były bardziej ryzykowne. Do 20 października w plebiscycie głosowało 15 tysięcy dzielnych żaków ze wszystkich stron Polski. Głosy przyszły do nas z Uniwersytetu Szczecińskiego, Politechniki Koszalińskiej, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu imienia Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego imienia Jana Pawła II, Uniwersytetu Wrocławskiego, Wyższej Szkoły Zarządzania Edukacja we Wrocławiu, Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, Uniwersytetu Opolskiego, Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego, którego żacy mieli zaszczyt wyprawić i poprowadzić tę zacną uroczystość. To właśnie studenci tych uczelni zdecydowali, którzy z nominowanych żurnalistów swoimi czynami w minionym roku zasłużyli sobie na statuetkę oraz rękę królewny. Statuetki wręczamy dzisiaj. Rękę królewny doślemy pocztą. Od wyłonienia zwycięzców dzieliło nas 7 dni i nocy spędzonych na liczeniu głosów. Głosy zliczało 1000 atletów i każdy z nich zjadł 1000 kotletów i każdy nie wiem jak się wytężał, lecz nie udźwignął taki to ciężar. O, przepraszam, to nie ta bajka. Liczenie głosów zakończyło się 31 października. Dziś przedstawiamy wam laureatów. Na pewno są szczęśliwi, ale długiego życia nie możemy im zagwarantować.